Siema, siema, z tej strony Gnoma, to jest kolejny odcinek na moim kanale. I znowu jest Minecraft Dungeons i w ogóle chciałbym wam powiedzieć, że gratuluję wam, że zasubskrybowaliście kanał i że jest wreszcie te 200 subów, no. Aż musiałem opis kanału zmienić, bo niektórzy wiedzą, ale wspominałem, że po 4 latach miałem 200 subów. A w chwili nagrywania tego odcinka mam 202 suby, no, subskrypcje, nie? Ale oczywiście teraz będziemy lecieć do progu 250 subskrypcji, więc no, zachęcam do subskrybowania, najlepiej z dzwonkiem, żeby nie przegapić żadnych filmów, ponieważ filmy są na tym kanale niezłe, no. Ale jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, jeżeli jakimś cudem na niego trafisz, to zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się film podoba, napisz w komentarzu, co sądzisz o filmie, o skrzynka tam na dole z emeraldami, a potem, no, możesz zasubskrybować kanał lub nie, ale to niczego nie zmuszam, nie? I to zaraz sobie pójdziemy jeszcze raz na rewanż z Kurdu i Lagerem. Do tego, do jego shopy, nory, na salę wyniosłego bloku pójdziemy. Może dam coś do upgradinga, bo nic tu nie mamy. Mogę zasadniczo to dać do upgradingu. Zasadniczo tak, mogę to dać do upgradingu, chociaż tak, damy to do upgrade'u. Chociaż nie daję tego, bo po co? Sobie porozbijam też parę rzeczy. Aha, dobra. Nie wiem czemu. Albo to wzmocnię. Jest coś potężnego tutaj? Nie ma nic potężnego. Co to robi? Moc zwiększa obrażenie zadań przez strzały. Szansa na wystrzelenie strzał na raz 5. To się nie przyda. Premia do odpychania przez strzały też się nie przyda. Premia strzału do niestrzału wysyła również drugi. Zmniejsza obrażenia pocisk w kierunku pobliskiego przeciwnika. Strzał z lądem, jeden z kilku przeciw zawiera ładunek eksplodujący jeden sek po trafieniu i zadający 100% punktów obrażeń pobliskim mobom. No, to może być ciekawe, chociaż ja bym mimo wszystko wolał moc. To weźmiemy, a stać nas jeszcze na zabilitowanie na to, więc może w przyszłości to ten upgrade tutaj wcisnę. Tam widzę jeszcze kolejną skrzynkę, to ja już po nią skoczę i lecimy. Bo to też jednak jest szybkie, a się opyla to robić, bo dużo pieniążków dostajemy z takiej skrzynki. Dobra. Wybór misji, oczywiście, i lecimy na salę wyniosłego, no, bloku. Zobaczymy, czy się tym razem uda, czy się nie uda. Patrzę, jak tam z nagrywaniem jest. Jest git. No to lecimy. Grubasy tu są oczywiście. Są nas nieźle wkurzyli. Kascenkę pomijamy, bo po co? Ile jest? Jedna tajemnica i 4 skrzynie. No to super. Mam nadzieję, że w tym odcinku się to uda przejść. Bo szczerze mówiąc, to nie chciałbym mi się tego trzeci raz przechodzić. Ale czasami, no wiecie, bym musiał. Dobra, tu chyba gdzieś będzie grubas, z tego co mi się wydaje. Chociaż nie ma grubasa. Nie wiem czemu go nie ma. Się uleczmy. Co tutaj jest? Kolega. Bum. Aj, uniknął typ, kurde. Wszyscy uniknęli. Oj. Cienisty wywar przyda się, co tam jest na końcu, bo tu może być coś ciekawego. Ale niestety nie ma. Mamy ile procent? 125 HP, to nie wiem ile to jest procent, szczerze mówiąc, z tego teraz nie poczekam, nie policzę. No już mnie widzą. Dobra, kumple mnie już widzą, lecimy dalej. Kurde.
Patrzcie, nowa broń jakaś. Z enchantowanym mobem się cipiemy. Buzdygan. Jest poziom enchantu. Co to jest ten buzdygan? 46, 51. No właśnie, to jest... Czy to coś nam da? Nic nam nie daje, więc... Zostawiamy tam to w spokoju. Idziemy dalej. Mhm. Dobra. O kurde. Bym mi teraz nieźle przysolił. Tu jest jakieś zejście do jakiegoś miejsca. Sobie do niego zaraz pójdziemy. Dobra, chodźmy do tego miejsca tutaj najpierw może. Co tu jest? To jest jakieś takie małe miejsce. Oj, moby się respią. Kurde! Oj, 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 oj! O, panie! Dajesz, dajesz, dajesz. Jest. Udało się. I dostaliśmy skrzynkę. I z której zwykła kusza rozrzutowa dropie. Czy można coś rozbić? Nie można, nie wiem czemu. No ok. To mamy zwykłą kuszę rozbić. Kuszę rozrzutową. Dobra, lecimy dalej. No tam był skrzynek. Mamy już 1/5 skrzynek. Dobra. Co mamy tutaj dalej? Typków. Oczywiście kolegów. Tam im rzućmy niespodziankę. Dobra, dostał. Stało się to, co chciałem. Dobra, dostali piorunem. Kurde. Chodźmy tu na dół. Dobra, tu są koledzy. Grubas jest. Wcześniej ich nie było. Dobra, dostał. Dobra, tam jest grubas. Jest kusza rozrzutowa. No. Masno. Lecimy dalej. Mamy trochę mało HP, 107. Nie wiem, jak to się skończy, ale lecimy, lecimy. Zaraz mamy leczonko, to już sobie chwilę poczekam tutaj. Co to było? Widzieliście? I mnie do góry wyrzuciło i spadłem na D, nagle. Nie wiem, co to było. O nie! Czy to będzie pułapka kurdupla? Kurdu i lager jest. Dobra, szybko sobie z nimi poradziliśmy.
Zresztą ten Diamond Armored. Nie zmarnowałem ci nic, ty wywart. Szybko, 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 leczenko. Dobra, niestety... Nie będę zadzierał z takimi mocarzami! O, umarłem. Umarłem, o nie. Dużo zmarnowałem dusz, niestety. O! Szkurde! O, panie! Co to było? Nie wiem, czy to się nadaje na tytuł, ale może będzie to na tytule, nie wiem. Jak będzie to... To znaczy, że ten odcinek będzie musiał być... Naprawdę jakiś. To znaczy, że dalej nie będzie już nic ciekawszego. Jak nie będzie, to znaczy, że ten odcinek będzie... Mamy buzdygan. Który nam nic nie daje. Tu jest rozbij! Zrobimy jeszcze buzdygan. Dobra, lecimy dalej. Do góry chodźmy. Tam widzę, że nie ma przejścia na dół. Dobra, lecimy dalej. Zaopatrzenie jest. Pamiętam, że na poprzednim odcinku też tu byliśmy. No chodźmy dalej. Teraz na dwór wychodzimy. Tak. I są szkielety. Dobra, się z wszystkimi rozprawmy po kolei. Każdym z kolegów. Ze szkieletami to w miarę łatwo idzie. Jeszcze jak mamy siłkę. Patrzcie teraz. No i tak to się robi. Leczonko. Dobra. Pająki, 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 jak zwał, tak zwał. Lecimy dalej z tym koksem, z tym śledziem. Co tutaj jest jeszcze jeden koleś, drugi tutaj jeszcze. No jednak ich jest trochę jeszcze. Dobra, myślę, że się już z nimi rozprawiłem. Oj! Dobra. Ten odcinek jest dynamiczny. Widzicie, no. Lecimy do studni. O, ale jeszcze tu mamy kolegę. I pająka. Jesteśmy w studni. Nie. Szybko poszło. Kurde, easy. Buchor sromotnikowy. Znaczy zwiększa szybkość się tak i poruszania się.
O kurde! Zatruł mnie. Tutaj mamy szatę duszy, nie wiem, no. Może być. Dobra, nie zmieniam tego. Idziemy dalej. Chcę jak się najszybciej dostać z tych lochów. Nie należy mi, żeby tu jakiś sekret szukać czy coś. Nie lubię tego poziomu, więc chcę go szybko skończyć, nie? On jest wkurzający po prostu. Każe mi tędy iść. Patrzcie, 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 kto tam jest! Się zrespiło, kurde! Dziadostwo! Jest wyjście. Dźwignią trzeba otworzyć oczywiście. Szybciej, kurde, kościu. Zniszcz stoły bufetowe, jesteśmy na imprezie. No i git, kurde, stoły niszczymy. Schabiki lecą. Lecimy dalej. Więcej stołów niszczymy, kurde, na bogato lecimy. Lecimy szybko. Uciekamy, lecimy dalej do sali tronowej. Będzie git, kurde. Niech on wywala z tym buzdyganem. Dobra, kurde, lecimy. Tutaj jakieś typy. Oj, gorzej. Mamy mało życia. Tylko 9-5. O nie. O, dostałem pork chopa, super. No, otwieraj to. Emeraldy. Dalej, do sali tronowej lecimy. O, tu jest ta pułapka. Nie, ja jej nie tykam, bo ja wiem, że to jest pułapka. Ja wiem, że to jest pułapka, ja tego nie tykam. Byśmy musieli od nowa przechodzić cały poziom, gdybyśmy to kliknęli. Gdybym tu kliknął, byśmy cały poziom odnosili od nowa. On mnie widzi przy cienistym? Cienisty nie działa, zepsuł się. Cienisty spleśniał. O, tu skrzynek. Ha, i co barany? Tak, goni mnie. Pajac. Dostaliśmy słabą siatę dusz. Dobra. Lecimy dalej. Ojej! A, jesteśmy już w tym miejscu! Tu jest kurdupel. Dobra.
Łup! No, nie wyglądało to do końca tak, jak miało? Mam Loła. Wywalać. Wywalać. Mamy Stronga. To jest jabłko. Musimy je zgarnąć. Musimy zgarnąć jabłko, bo ono leczy. Ale prawie mnie zabiło. Leczanko! Dobra. Kurde. Uciekaj. Dostałem. O kurde, kurde, kurde. Dawaj mi tamte jabłko. Kurde. Dobra, niech wybuchną, niech wybuchną. Mamy jeszcze dwa życia. Tak, mój plan się spełnia. Wybuchli. Oj, to nie do końca tak miało wyglądać. Posiłkę biegnij. Ostatnia szansa, o nie, o nie! Pomyliłem przyciski od skillów i przyspieszenie włączyłem.
Udało się! Goni arcyzasł osadnika, uciekamy! Jest! Udało się! Panie! Gościu! Jakim kurde cudem! Przecież to było intensywniejsze niż poprzednie, ekstremalne kurde było. 404 strzał, które trafiły cel. 5000 obrażeń, 60% otwartych skrzyń, 50 000 zadań obrażeń i 3 razy umarliśmy. No, skrzynka darmowa. Jak ja tego dawno nie otwierałem. Lekkie piórko. Ło, panie, to jest... Tak, to piórko musimy mieć. Ono jest przydatne. Chcemy mieć piórko. Ale to nic na nią nie daje. No, ale tak czy siak do następnego będziemy potrzebowali takich totemów. Z tego co wiem. A mamy tylko jeden. Więc następny odcinek to jeszcze nie będzie. Chyba, że z tego będzie stream, nie wiem. Zobaczymy jak zrobię. Następny odcinek to będzie zdobywanie tego totemu. Albo stream to będzie. Tajemnicza zbroja. Nie wiem, czy ją kupić. No bo jej nie kupuję. O. No i będziemy ich po prostu potrzebowali, bo będzie taka intensywna superwalka. No. Ale ja wam dziękuję za oglądanie i zachęcam do wyczekiwania na następne odcinki, no. No to, no, myślę, że bają. Co innego. Subskrybujcie. Lecimy podczas 250. Na 350 też będzie fajnie.